jest to mój w zasadzie trzeci zawód, który wykonuję jednocześnie, a może i nawet czwarty. Ale jakoś daję radę. No, lutnictwo jest pasją, jest odpoczynkiem od pracy takiej mojej podstawowej i bardzo często, mimo że czasami wymaga to dużo wysiłku, ta praca związana z lutnictwem, ona pozwala mi na odpoczynek, na oderwanie się od wielu rzeczy i na regenerację. Także to jest również dla mnie swego rodzaju terapia. Ale oczywiście zjawiają się różni ludzie, no, nie chcę ich nazywać klientami, bo klient to kojarzy mi się troszeczkę inaczej, ale osoby, które przychodzą z instrumentami i czasami jest sytuacja taka, gdzie ktoś dzwoni do mnie, umawia się, że chciał przynieść bardzo wartościowy instrument, żeby mi ten instrument pokazać, żebym ocenił. No ja się pytam, no jaki to instrument? No Stradivarius. No to magia Stradivariusa oczywiście zawsze działa i chyba będzie działała, dokąd te instrumenty będą funkcjonowały, a mam nadzieję, że jeszcze długo, długo. I miałem kiedyś taką sytuację, że klient się umówił i przyjechał do mnie z ochroniarzem. No ja trochę się w pierwszej chwili wystraszyłem, bo nie wiedziałem, co jest. No i wyciąga z takiej poszarpanej torby instrument, który miał być Stradivariusem. No ja z daleka widzę, wiem, że to jest fabryka taka na kilometr pachnąca. Wyciąga ten instrument, no nawet nie chciał mi za bardzo go dać do ręki, żebym ja instrument zobaczył. Ja mówię, proszę pana, no nie da rady, ja nie mogę panu na odległość korespondencyjnie tego instrumentu ocenić. Proszę go pokazać. Więc ochroniarz stał przy mnie, ja ten instrument zobaczyłem. No owszem, był Stradivarius, tylko tam pisało Made in Czechoslovakia. Ja już pomijam to, że z wyglądu w ogóle to była fabryka na kilometr do rozpoznania, ale gość był tak strasznie przekonany, moje słowa go w ogóle nie przekonały, ten instrument zabrał, spakowali, wyszli i powiedzieli, że jadą do kogoś innego, kto się na tym zna. Także różne sytuacje i takie też czasami bywają. Tworzenie skrzypiec to też jest pewien element taki, gdzie no, przynajmniej ja nie robię tego w sposób mechaniczny. To znaczy zawsze się zastanawiam, co chcę zrobić, jaki model instrumentu. Modele są różne, różne są formy, więc od tego wychodzę po prostu. Czasami no, też tak jest, że mam jakieś zamówienie na dany instrument, no i to wtedy muszę zrobić, jak się to mówi, pod klienta. Natomiast no, podstawa to jest drewno. Drewno w różny sposób się zdobywa, ja tego drewna mam dosyć sporo. Jeszcze z kolegami lutnikami czasami kupowaliśmy w dawniejszych latach trochę drewna. Także drewno jest podstawowym elementem i przede wszystkim czas, które ono leżakuje. No, drewno, które ja mam, no, przynajmniej koło tych 30 lat jest drewnem, które siedzi. Mam w domu u mamy, mam miejsce, gdzie to drewno po prostu leżakuje, wietrzy się, schnie. Także to jest podstawa, bo musi być całkowicie stabilny materiał. To decyduje później o jakości instrumentu, decyduje o dźwięku. Wygląd nadajemy temu instrumentowi sami, więc, ale przede wszystkim to jest podstawa.
bardzo. Dziękuję bardzo. Kiedy pani przyjdzie? W poniedziałek, tak? A można przyjść jutro? Aha, jutro, pani chciała. Może być jutro. Tak? No. To dobrze. Czyli tam 2 godziny jest pan jutro, tak? Tylko tak, tak, 2 godziny. Od 11 do 13. Tak, od 12 do 1, tak, w tym czasie, dobrze? Dobrze, dobrze, Tylko pracujemy właśnie w piątek i sobotę dodatkowo, bo tak jest czynne tylko 3 dni w tygodniu. Aha. Ma pani ściągę, czy nie? Chyba gdzieś mam, ale nie wiem, czy ona się zmieniła, czy jest taka sama. Nie, taka sama. Taka sama. A nie, to wiem, pani, bo już stara jest, albo coś. Dobrze, dziękuję bardzo. Czyli jutro, no, na jutro, tak? 12 a 13, jeżeli można. No, proszę bardzo. Dobrze, dziękuję bardzo. Zaczynałem, to miałem klientów miesięcznie około 600, 620, 650, a w tej chwili jest około 100. I w związku z tym jest problem, jeżeli chodzi o utrzymywanie tego typu magli, dlatego młodzi ludzie nie angażują się już w ten zawód, bo po prostu się nie opłaca, bo nie wyrobią z opłatami. Dziękuję.